Proszę Państwa, myślę, że jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali o tym, jaka będzie przyszłość węgla w Polsce, jakie są uwarunkowania i w jaki sposób możemy na to reagować. Zaczniemy dzisiaj od wystąpienia pana ministra Grzegorza Tobiszowskiego, którego chciałbym serdecznie zaprosić na scenę i potem poprosimy panelistów. Panowie prezesi, szanowni państwo prelegenci, szanowni zaproszeni goście. Po wczorajszym pierwszym dniu, kiedy to pan minister Krzysztof Tchórzewski prezentował po raz drugi, tym razem po konsultacjach uaktualnioną, prawie że już w całości, politykę energetyczną państwa polskiego do 2040 roku, kiedy nakreślał rolę poszczególnych źródeł energii, Ale również wczoraj mieliśmy nieprzypadkowy briefing, panel, dyskusję w gronie osób reprezentujących odnawialne źródła energii, stowarzyszenie i przedstawicieli tego środowiska, które wraz z prezesem Rogalą, szefem Eurocolu i PGG, moją osobą, posłem Matusiakiem z Komisji Energii, jak również z marszałkiem naszego województwa śląskiego, prezentowaliśmy wyjątkowy dokument. Dokument, który mówił o relacjach wspierających się źródeł energii i to tych opartych o kopaliny, o węgiel kamienny i zarazem o wielkoskalowym OZE, którą planujemy uruchomić inwestycje na Bałtyku. I prezentowaliśmy, proszę państwa, pewien racjonalny, pragmatyczny, logiczny dla polskiej gospodarki, polskiej energetyki sojusz. Sojusz źródeł energii, które te źródła energii się wspierają. Minister pokazywał rolę gazu, innych źródeł, a myśmy tam się skupili na panelu po wystąpieniu, na briefingu z środowiskami odnawialnych źródeł energii wraz z przedstawicielami sektora konwencjonalnych źródeł energii, aby pokazać swoiste relacje wspierania się. Muszę państwu powiedzieć, że nastąpiła ciekawa rzecz przez noc. Myślę powiedzieć, że to podkreśla wagę tematu, stąd dziękuję organizatorom, że jest temat górnictwa po raz kolejny na kongresie w Katowicach. Bowiem nagle, proszę państwa, przez noc, kiedy wczoraj pokazaliśmy, iż przewidujemy w naszym miksie energetycznym rolę węgla kamiennego, ale również przewidujemy dynamiczny wzrost odnawialnych źródeł energii, dzisiaj czytamy takie sformułowania, nie będę robił reklamy środowisku, które to prezentuje, bowiem mamy 11 lat, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej. Polska musi odejść od węgla do 2030 roku. Tymczasem PiS blokuje OZE. Chce budować elektrownię Ostrołęka, to prawda. I nowe kopalnie, nowe zasoby, to też prawda. Ale nie blokujemy OZE. I proszę państwa, myślę, że tylko z silnymi, tymi, którzy mają rację, można właśnie konkurować w taki sposób. Chciałem tylko dwa slajdy pokazać, co się wydarzyło przez noc. Bardzo bym prosił, jeśli można. O. To jest, proszę państwa, siedziba Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, w Warszawie, Polska bez węgla 2030. I drugi slajd drugiego ugrupowania Platformy Obywatelskiej, który też został zaklejony. Zresztą tu pisze siedziby PiS i PO. Ja myślę, proszę państwa, że ciekawa rzecz się dzieje. Kiedy mamy merytorycznie i do tego zawsze, żeśmy tu tak podchodzili, rozmawiali nie tylko o górnictwie, ale rozmawialiśmy rozmawiamy o naszym systemie energetycznym i pokazujemy, co jest racją stanu Polski, a fundamentem jest bezpieczeństwo Polski w wszelkich wymiarach, militarnym, gospodarczym, a fundamentem gospodarki jest bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane, proszę państwa, jako ciągłość dostaw, jako odpowiednia ilość mocy w każdej części Polski i odpowiedniej cenie. Dostarczona energia, która ma pozwolić, aby nam nie zatrzymywać rozwoju gospodarczego. I oto dzisiaj, kiedy mamy ten panel, ożyły niektóre portale, ożyły niektórzy i pojawia się pytanie, reprezentujący kogo? Bo gdyby ktoś przyszedł, zgłosił się do panelu, podjął dyskusję, pokazał cyfry. Ja zaraz do nich przejdę, bo myślę, że
Na tym powinna polegać dyskusja wokół historycznego dokumentu polityki energetycznej państwa polskiego do 2040 roku. Jeśli chcemy prowadzić racjonalną dyskusję o przyszłości Polski, to takie miejsce jak kongresy europejskie, jak spotkania branżowe, to jest to miejsce, a nie happeningi, które nie wiadomo czemu i komu mają służyć. I tak, proszę Państwa, na globalnym rynku, to jakie możemy trendy zobaczyć, bo jak wiemy, Europa nie jest przecież poza światem, jest w świecie. To jest banalne, ale tak jakby niektórzy nie zauważali, że polityka klimatyczna dotyczy całego świata. I tak jak nam piasek z Sahary nieraz przywieje wiatr, tak i różnego rodzaju cieplarniane gazy też. A więc wycofywanie się krajów uprzemysłowionych Europy z produkcji i konsumpcji węgla oraz równoległy proces, boom węglowy w państwach Azji Południowej, Wschodniej jako paliwa zapewniającego podstawowy dostęp do energii elektrycznej. Proszę Państwa, w 2000 roku, aby tą tezę wesprzeć danymi, bo myślę, że to jest warte porównać i popatrzeć, w jakim miejscu jesteśmy. Stany Zjednoczone i Unia Europejska łącznie odpowiadały za 37% światowego zużycia węgla. Chiny i Indie łącznie pokrywały wówczas 35% konsumpcji. 37-35. 2000 rok. Obecnie Chiny i Indie zużywają ponad 4-krotnie więcej węgla niż Stany i Unia Europejska. Łącznie. Indie zwiększyły konsumpcję węgla o 4,4% w 2017 roku do poziomu 942 miliony. Japonia także podniosła zużycie do poziomu 189 milionów ton. Prawie 1% zwiększyła. Korea aż o 11% do 150 milionów ton. I proszę Państwa, po 2 latach spadku światowego zapotrzebowania na węgiel wzrosło w 2017 roku o 1% do 7 miliardów 580 milionów ton. Przewiduje się, że w 2018 roku popyt na węgiel napędzany silną produkcją energii elektrycznej, bo danych jeszcze nie mamy, z węgla w Chinach i Indiach ponownie wzrośnie. Choć mamy szczątkowe dane, to już zauważamy, że takie dane będą oficjalne. I chcę powiedzieć, że te dane podaję nie z pozycji naszych danych statystycznych, ale oficjalnie zaprezentowanych przez agendy światowe. I równolegle, proszę Państwa, Europa Zachodnia zwiększa pewną presję, nacisk. I nawet u nas mamy środowiska, chociażby te zdarzenia, o których rozpocząłem, na wycofowywanie węgla do 2023 roku, a i dalej. Ale przypomnę, że Francja, Szwecja już zamknęły swoje ostatnie kopalnie węgla i tylko Niemcy pozostają znaczącym konsumentem węgla w tej części Europy. Ale proszę Państwa, co się dzieje po zamknięciu tych kopalń? Warto jednak zauważyć, że Francja w 2017 roku, podkreślam Francja, zużyła o 1 miliona ton więcej niż w 2016. Łącznie 14 milionów ton. W związku z problemami w elektrowniach jądrowych. Przypomnijmy, że pod koniec 2017 roku pan prezydent Macron domagał się cen, które mają obniżyć ceny za emisję, które powinny być mniejsze, rzędu 25-30 euro. I na początku stycznia 2018 roku cena emisji oscylowała jeszcze poniżej 10 dolarów za tonę. Na początku maja 27 euro za tonę. Europa Wschodnia i Południowa jak na razie zachowuje pewną stabilną podejście elastyczne do węgla, a nowe moce produkcyjne energii elektrycznej z węgla budowane są w Grecji i na Bałkanach i u nas w Polsce. Intrygujące jest to, proszę Państwa, by przywołać jeszcze jeden kraj, Hiszpanię, który w 2018 roku podjął decyzję jako nowy rząd o zamknięciu do końca 2018 roku wszystkich czynnych kopalń w Hiszpanii. Tymczasem, zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energii, Hiszpania zwiększyła import węgla z poziomu
z 19 milionów w 16 roku do 23 w 17, czyli 18%. Wielka Brytania dalej utrzymuje kompetencje węglowe, przechodząc na inne, inne kontynenty, realizując swoje założenia jako dobrze funkcjonującego kraju, mający podmioty, które umieją wydobywać węgiel. Ponadto od roku 2000 konsumpcja węgla kamiennego w Europie spada o 25%. Na świecie zaś, proszę Państwa, zwiększyła się w tym samym czasie o 56%. Pokazuje to przeniesienie emisji CO2 z Europy poza Europę. Dlatego też tak trywialnie powiedziałem, że Europa przecież jest w świecie. I cóż z tego, że my będziemy w Europie bezdymni, będziemy de facto świetnym kontynentem o wybitnych, czystych technologiach, a inne kontynenty będą zwiększać emisje, a dodatkowo nie stosując nowych technologii, bo te technologie są w Europie, chociażby w Polsce, które obecnie wdrażamy w nasz sektor. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że mamy ciekawe zjawisko. Likwidujemy kopalnie, i trochę mniej zużywamy węgla, ale zaczynamy go coraz więcej importować. Coraz więcej produktów z tych krajów, które zwiększają ilość węgla w swojej gospodarce, zwiększamy nabywanie produktów z tych krajów. Stąd wczoraj minister Tchórzewski nieprzypadkowo mówił o podatku w kontekście śladu węglowego. Proszę Państwa, tamte kraje nie mają opodatkowania na CO2, są przez to tańsze konkurencyjnie w tym wymiarze i bilans eksportowo-importowy, bilans między Europą a tymi krajami się zaczyna pogarszać. Ale proszę Państwa, gdyby tylko bilans się pogarszał, ale tracimy miejsca pracy. Zaczynamy mieć problem ze zjawiskiem, gdzie te miejsca pracy tworzyć i w jakich przestrzeniach. Bo one tam się tworzą, tam się firmy przenoszą. I proszę Państwa, oczywiście, że ktoś powie, co on opowiada, to czyste powietrze mu nie odpowiada, on idzie pod prąd wszystkim zjawiskom. Nie. Oczywiście, że trzeba dbać o czyste powietrze. Oczywiście, że trzeba walczyć z ociepleniem. Oczywiście, że trzeba likwidować i ograniczać CO2. Ale proszę Państwa, nie możemy być ślepi na zjawiska gospodarcze. Europa zawsze była liderem zmian technologicznych. Europa zawsze była liderem przemian, jeśli chodzi o wdrażanie w innych częściach świata najnowszych myśli prawnych, filozoficznych i rozwoju przemysłu. Przecież idą powstania, to było powstanie z Sojuszu Węgla i Stali. Dzisiaj, proszę Państwa, tak jakbyśmy nie zauważali, że pojawia się światowa konkurencja, teraz mówimy o globalizacji. I proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że na kopie Polska i nie tylko sugerowaliśmy, że oczywiście należy wdrażać technologię ograniczenia CO2. Ale przecież czy samo ograniczanie to jest jedyne remedium na to, że CO2 będzie mniej? Przecież mamy dostępne technologie pochłaniania. I przecież ten swoisty bilans, o którym my w Polsce mówimy, czyż on jest nieracjonalny? Pochłanianie i ograniczanie. Dwie ścieżki w sumie kompatybilne się wspierające. I błędem logicznym jest to, że nie widzi się zależności. I dlatego też bardzo mocno podkreślam to, co mamy zawarte w naszym miksie energetycznym. Ten sojusz źródeł energii. I proszę Państwa, bo można rzec o paradoksie. Wczoraj w tym budynku prezentowaliśmy sektor wydobywczy z przedstawicielami odnawialnych źródeł energii, jak może on współistnieć, co będzie w 2030 roku. Mamy to w opracowaniu. I tak jakby ktoś nie zauważył, że była prezentacja tego dokumentu, przygotowany nie przez przedstawicieli sektora wydobywczego, ale przez przedstawicieli reprezentujących odnawialne źródła energii. I to ich słowa wczoraj padające, że szybkość rozwoju odnawialnych źródeł energii i ich trwałość w systemie wymaga zabezpieczenia konwencjonalnych źródeł energii opartych o gaz, o węgiel kamienny. Dlatego inwestycja Dolnej Odry w północy i w częściach południowych i wschodnich o energetyki oparte o węgiel kamienny. Dlaczego? Bo nawet byśmy chcieli przenieść w krótkim czasie
gaz, który płynie do Świnoujścia, to musimy przewidzieć inwestycje w infrastrukturę. I nawet gdybyśmy mieli środki, proszę Państwa, jest kwestia czasu ustaleń środowiskowych. A w Polsce nie może ani sekundy nie zabraknąć energii. A wycofujemy bloki energetyczne przestarzałe i trzeba je szybko uzupełnić. Wzrost gospodarczy powoduje, że mamy niesamowity wzrost zapotrzebowania na energię. Jeśli chcemy za tym wzrostem podążać, musimy robić stabilne inwestycje, które budują stabilny system. Jaką rolę przewiduje dla węgla kamiennego? Nie rolę dominanta. Nie rolę jak dzisiaj, gdzie 80% mamy z sektora wydobywczego energii. Ale rolę stabilizatora. Rolę tego, który daje nam możliwość rozwoju odnawialnych źródeł energii. A więc ważnego surowca, który w systemie powoduje, że budujemy stabilny miks energetyczny. Tak jak to mają Niemcy, którzy po 3-krotnie więcej używają energii brunatnej w swoim systemie i mają odnawialne. I proszę Państwa, w momencie, kiedy Jaworzno, Opole, Ostrołęka w przyszłości, najnowocześniejsze bloki energetyczne o parametrach nadkrytycznych, to są technologie, z którymi my możemy iść na inne kontynenty, by tam powodować, że wydobywany węgiel będzie spalany w nowoczesny, najbardziej efektywny i najbardziej przyjazny środowisku sposób. Dzisiaj, kiedy powoduje i rozmawia się, że węgiel jest zły, a z drugiej strony czytamy w jednych z gazet dzisiaj, że jeden z ważnych menadżerów sektora wydobywczego u wielkiego sąsiada w Rosji mówi, trzeba zwiększyć przywóz węgla rosyjskiego do Polski. I dalej, bo widzi, że my w systemie tego węgla potrzebujemy. Czy nam się to podoba, czy nie. I tylko ktoś, kto nie rozumie i nie czuje racji stanu Polski, może wypowiadać i wywieszać takie oto płachty. I myślę, że wreszcie trzeba zacząć prowadzić poważny, merytoryczny dyskurs nad poważnymi dokumentami, a nie wysłuchiwać deklaracji różnych osób, że przywołam, że zamykamy wszystkie kopalnie, bo też ktoś to powiedział, że ściągamy węgiel z Donbasu, co jest nieprawdą. Też co tu powiedzieć. Jakoś ciągle ten węgiel komuś przeszkadza, a tyle tego węgla przyjeżdża i to też niedobrze, przyznaję, ale przyjeżdża. To ktoś ryzykuje i przywala nam węgiel, bo nie ma rynku na węgiel? Jest. Ale jeszcze mamy zrobić więcej miejsca i zamknąć nasze kopalnie. Proszę Państwa, przecież to jest nielogiczne. I myślę, że trzeba o tym mówić, gdziekolwiek się znajdujemy. Bo proszę Państwa, dzisiaj Francja, Hiszpania, i nie będę wymieniać, bo inne kraje też, mając OZE, importują węgiel. I proszę zerknąć tylko do danych statystycznych, które są podawane przez międzynarodowe agencje. Proszę Państwa, podsumowując, bo myślę, że prelegenci będą o tym głębiej jeszcze rozmawiać. Ja myślę, że dzisiaj mamy sektor uporządkowany siecią zarządzania. Nie będę już przypominał, ile wysiłku kosztowało to, abyśmy zbudowali obecny kształt naszych spółek, Polskiej Grupy Górniczej, która za niedługo będzie się rozszerzać o kolejne podmioty i porządkować rynek sprzedażowy. Będzie wchodziła w odnawialne źródła energii i proszę zobaczyć, to jest przyszłość. Że podmioty z sektora wydobywczego do 2030 roku, jak nam Bóg da się spotkać i zdrowie będzie po naszej stronie i będziemy mogli z sobą rozmawiać, to proszę Państwa, jestem przekonany, że Polska Grupa Górnicza będzie zarządzała wydobyciem węgla, projektami metanowymi, które będą obniżać koszty energii, projektami zgazowania węgla, fotowoltaiką, innymi źródłami energii i projektami, które będą powodować, że to będzie konsorcjum o dobrych przepływach finansowych, o stabilnych miejscach pracy, o firmie, która będzie odciągać do budżetu miliardy podatku, bo już, proszę Państwa, za pierwsze miesiące odprowadziła, z tego co tu dostałem dane, ponad miliard. Czyli ważny podmiot, dający stabilne miejsca pracy, tak samo Jastrzębska Spółka, już wchodzi w projekty gazu koksowniczego w energetyce. Wczorajsza umowa Radlina, chociażby kwestie wodoru. Proszę Państwa, to pozwala, że te podmioty, które nowocześnie
i innowacyjnie wydobywają węgiel, mają kompetencje inżynierskie. I zdajemy sobie też sprawę z tego, że w tym sektorze jest management, jest kadra, która pozwala nam tworzyć nowoczesny, reindustrialny przemysł, gdzie te kompetencje, owe know-how może również być naszym papierem promocyjnym na inne kontynenty i możemy również nie tylko się promować, ale i zarabiać na naszym umyśle, na naszych technologiach. I to jest przyszłość polskiego górnictwa. I Bogu dzięki, dzięki stronie społecznej, dzięki pracownikom kadrze menadżerskiej zaczęliśmy obierać ten kierunek. I myślę, że ktokolwiek dzisiaj ma odwagę, a może naiwność i bezczelność, mówić o tym, to cośmy widzieli, to nie jest w interesie państwa polskiego, a witam pana posła Grzegorza Matusiaka, który dotarł, któremu też są bliskie sprawy górnicze i dziękuję, że jest. I proszę państwa, dziękuję za wysłuchanie i życzę owocnych obrad w tym panelu. I proszę państwa, tylko zdrowe ryby idą pod prąd. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie ministrze. Proszę państwa, jeszcze zanim zaproszę naszych szanownych panelistów, kilka slajdów z faktami. Jeżeli chodzi o ceny węgla, to co widzimy, co się działo, one rosły od 2016 roku, urosły bardzo znacząco, natomiast przez te ostatnie 6, 7, 8 miesięcy ceny spadły. To jest coś, z czym sektor górniczy musi sobie radzić i no, jest to potencjalnie, powiedziałbym, taki ważny element do tego, żeby pracować nad efektywnością polskiego górnictwa, która się znacząco poprawia, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. I właśnie patrząc też na konsumpcję węgla w Unii Europejskiej i w Polsce, widzimy, że ona spada. Spada w Unii Europejskiej, spada w Polsce, to się nierównomiernie rozkłada po krajach, o tym zaraz będę mówił. Natomiast zobaczcie państwo, co się dzieje. Konsumpcja spada szybciej niż produkcja. I to jest to, przepraszam, produkcja spada szybciej niż konsumpcja. I to jest to, do czego nawiązywał pan minister, tak? To znaczy, że mówimy o zamykaniu i ta produkcja rzeczywiście, ta różnica między produkcją a konsumpcją de facto nam rośnie, tak? To znaczy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić z naszej produkcji tutaj europejskiej zapotrzebowania, które mamy. I tutaj patrząc na te różnice w Unii Europejskiej i w Polsce, widzimy, że w Unii Europejskiej ten gap jest 68% między konsumpcją a produkcją, to znaczy produkcja jest znacząco niższa niż konsumpcja. W Polsce to było mniej więcej zbalansowane, natomiast jak wszyscy wiemy, od kilku lat mamy problem i musimy ten węgiel importować. Właśnie wynika to z tego, że produkcja jest niższa niż zapotrzebowanie u nas w kraju. Patrząc też na miks energetyczny, proszę zwrócić uwagę na taki fakt. Udział węgla w miksie energetycznym europejskim spada. Mniej więcej o 14% spadł w latach przez 10 lat 2006-2016. Ale o ten sam udział procentowy spadł w Polsce. Mamy 14% i 14%. Więc trend, można powiedzieć, że jest bardzo zbliżony w Unii Europejskiej i w Polsce. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Niemczech. Przez ten okres 10 lat minimalnie udział węgla w niemieckim miksie energetycznym wzrósł. Więc nie możemy, znaczy pokazujemy tutaj fakty, tak? Nie możemy się poddawać pewnym tendencjom. Trzeba patrzeć na liczby i na to, jak to rzeczywiście wygląda. A wygląda tak właśnie, że rzeczywiście w Polsce to zmniejszanie udziału węgla, to tempo jest takie samo. Ono oczywiście jest z innego poziomu, tak? To my z tego zdajemy sprawę. Ale ono postępuje, tak? I to nie jest tak, że tutaj się nic nie dzieje. Patrząc teraz na wydajność i produktywność polskich kopalń, to jest trochę nawiązanie do tego spadku cen. My zrobiliśmy takie porównanie, patrzyliśmy na efektywność produkcji w kopalniach w Polsce versus kopalni na świecie. Akurat to jest porównanie do kopalni amerykańskich, gdzie patrzymy w takim wskaźniku produkcja węgla netto na osobę zatrudnianą. I teraz patrząc na efektywną polską kopalnię, znajduje się ona w czwartym kwartylu tych wyliczeń. To znaczy, że w tych dolnych 25%, jeżeli chodzi o efektywność i wydajność produkcji. Co to oznacza?
To oznacza, że musimy cały czas pracować nad produktywnością, nad tym, jak efektywne są nasze kopalnie, jak efektywne są polskie górnictwo. Jeżeli polska dobra kopalnia jest w tym miejscu, to nie chcę mówić o tych, które są mniej efektywne, a jest ich w Polsce dużo. Oczywiście trzeba brać pod uwagę warunki geologiczne, uwarunkowania, jakie mamy, ale to są fakty. I później to przekłada się oczywiście na koszty produkcji, koszty wydobycia. Co się dzieje w górnictwie na świecie? Wschodzimy coraz głębiej, wydobywamy z coraz głębszych pokładów, warunki geologiczne są coraz bardziej złożone, oddalamy się od szybów. To jest trend, który ogólnie na świecie widzimy i który jest w polskim górnictwie, jest też w górnictwie w krajach rozwiniętych, ale też w Afryce, czy w Chinach, czy w Indiach. To są rzeczy, z którymi się zderzamy i nie jesteśmy w stanie de facto z tym nic zrobić. Co z tym trzeba zrobić? Jeszcze jedno, patrząc na produktywność w górnictwie. Mam taki wskaźnik, który mówi de facto o tym, w jaki sposób, jak efektywna jest produkcja górnicza. To jest wskaźnik bardzo zbliżony do wskaźnika produktu krajowego brutto, który mówi o tym, jakie są zasoby związane z produkcją i jaki jest poziom produkcji. To mierzy globalnie tą efektywność. I teraz patrząc na to, jak to się rozkładało przez ostatnie lata, do lat kryzysowych, roku mniej więcej 2009-2010, ta produktywność w górnictwie światowym spadała. Od kryzysu to się odbiło głównie dzięki postępującej cyfryzacji i stosowaniu nowoczesnych technologii i automatyzacji. To jest coś, co też widzimy w Polsce, w większości kopalń też ten wskaźnik się odbił. Czy to jest pozytywne? Tak, bardzo pozytywne, dlatego że świadczy o tym, że efektywność sektora jako takiego rośnie. A rośnie dlaczego? Dlatego, że inwestujemy w cyfryzację, w nowe technologie, w zintegrowanie, zarządzanie kopalnią, w planowanie w czasie rzeczywistym, predykcyjne utrzymanie ruchu i szereg innych rzeczy. I między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiać i chciałbym naszych dystyngowanych panelistów zaprosić. Pozwolę sobie w kolejności alfabetycznej. Zaczniemy od pana prezesa Mirosława Benzery, prezesa FAMUR-u. Panie prezesie. Dzień dobry. Pan Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW. Dzień dobry. Pan prezes Tomasz Heryszek z Węglokoksu. To może już ten. Pan prezes Janusz Olszowski z Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pan prezes Artur Andrzej Paniczek. Dzień dobry. I pan prezes Artur Wasil z Bogdanki. Proszę Państwa, więc zaczniemy sobie dzisiejszą dyskusję od właśnie o tym, co zostało wspomniane przez pana ministra i o tym, o czym się dyskutuje dosyć szeroko od kilku miesięcy. To jest, właściwie wcześniej też, ale jest to temat dosyć istotny w tej chwili, dotyczy zapotrzebowania na węgiel w Polsce. I tutaj chciałbym zacząć od pierwszego pytania do pana prezesa Olszowskiego. Czy wiemy, jak będzie wyglądało zapotrzebowanie na węgiel w Polsce do roku 2040? Jak to się kształtuje, jaką mamy wiedzę, jakie są pana opinie w tym temacie? Proszę państwa, na początku ja chciałbym się odnieść do całej polityki klimatycznej, do porozumienia paryskiego. Myślę, że to należy powiedzieć na początku, gdyż to zapotrzebowanie zależy w głównej mierze od tej polityki, jak również od polityki kreowanej przez Unię Europejską. Otóż ważną rzeczą jest, nie zawsze to jest podkreślane, że porozumienie paryskie mówi o tym, że powinniśmy dążyć do redukcji emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla. Sygnatariusze z tym się zgodzili. Natomiast porozumienie paryskie nie mówi nic o sposobach, w jaki sposób tą redukcję gazów cieplarnianych mamy dokonywać.
Nic w porozumieniu paryskim nie ma na temat dekarbonizacji, odejścia od węgla. Ta cała dekarbonizacja to jest wymysł Komisji Europejskiej. Nie ma to nic wspólnego z porozumieniem paryskim. To jest taka pierwsza uwaga. Druga uwaga. My w Polsce oczywiście wiemy, mamy prognozy w najnowszej polityce energetycznej. Wiemy, jakie będzie zapotrzebowanie na węgiel w najbliższych dekadach. No przy czym, proszę Państwa, to są prognozy, to są bardzo, bardzo trudne założenia, gdyż to zapotrzebowanie będzie uzależnione od bardzo wielu czynników. My, jak przeanalizujemy sytuację w ostatnich 2-3 latach, to my 2 lata temu nie potrafiliśmy powiedzieć, jak będzie wyglądało zużycie czy zapotrzebowanie na węgiel w Unii Europejskiej. To zależy od wielu decyzji, które są częstokroć nieprzewidywalne. Natomiast chciałbym się jeszcze odnieść do tej ogólnej sytuacji mającej wpływ oczywiście na zużycie węgla w przyszłości w Unii, w tym również w Polsce. Mianowicie chciałbym przywołać taki bardzo ciekawy raport węglowy Międzynarodowej Agencji Energii, niedawno się ukazał. To jest węglowy raport 2018 i tam jest bardzo moim zdaniem ważna rzecz zasygnalizowana. W podtytule tego raportu jest zapisane dwie Europy. I proszę Państwa, jaką my oto w tej chwili mamy sytuację? Mówił już o tym dość szczegółowo pan minister Tobiszowski. Ja bym to chciał tylko tak podsumować. Jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o prognozy zużycia węgla? Otóż mamy w Europie, ja to policzyłem, mamy 10 państw, które już zadeklarowały odejście od węgla w różnych perspektywach, ale maksymalnie do 2030 roku. I to są głównie kraje Europy Zachodniej i skandynawskie. Ale mamy w Unii 11 państw, które nie zadeklarowały odejścia od węgla, w tym takie kraje jak Polska. I to są kraje głównie Europy Wschodniej. Pamiętajmy również o tym, że w Europie mamy kraje niebędące członkami Unii Europejskiej. Mam tu na myśli kraje bałkańskie i Turcja, gdzie w chwili obecnej następuje rozbudowa energetyki węglowej. Więc proszę Państwa, ja uważam, że polityka klimatyczna kreowana przez Komisję Europejską podzieliła nam Europę na dwie części, tak jak to było kiedyś. Europę Zachodnią i Europę Wschodnią. I nic nie wskazuje na to, żeby w takich krajach, ja je tutaj może wymienię tą jedenastkę, jak Rumunia, Słowenia, Grecja, Bułgaria, Czechy, Polska, jak również Słowacja, Hiszpania, Węgry, Chorwacja, Niemcy, w krótkim czasie te państwa zadeklarowały odejście od węgla. Myślę, że to jest nierealne. I teraz mówiąc o przyszłości, o przyszłym zapotrzebowaniu na węgiel w Polsce. No jest to podobna wielkość jak w chwili obecnej. W miksie procentowo będzie mniej tego węgla, natomiast wolumen będzie zbliżony do tego, co w chwili obecnej zużywamy. Natomiast problem jest taki, czy cała sztuka polega na tym, żeby to był rodzimy węgiel. Na tym polega rola państwa, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne obywatelom i przemysłowi, żeby ta energetyka, ta energetyka węglowa, która dla Polski według mnie jest jedyną energetyką, która może stabilizować system, była oparta o rodzimym paliwie i tu jest problem. I na koniec jeszcze jedno chcę Państwu tutaj przekazać. Otóż niedawno ukazał się raport Komisji Europejskiej na temat Unii Energetycznej. To jest bardzo ciekawy dokument opracowany przez naszych przyjaciół, pana Sefcowicza i pana komisarza Canetę. Ten raport się nazywa
skuteczniejsze i bardziej demokratyczne podejmowanie decyzji w ramach polityki energetycznej i klimatu Unii Europejskiej. Ale mówiąc bardzo krótko, co w tym raporcie jest zapisane. No, żeby spełnić te bardzo ambitne cele klimatyczne lansowane przez Komisję Europejską, trzeba wprowadzić podatek węglowy, trzeba opodatkować to źródło energii, którego nie chce się pozbyć większość krajów w Unii Europejskiej. Mało z tego, jest taka propozycja w tym dokumencie, żeby ten podatek wprowadzić zupełnie niezgodnie z traktatem lizbońskim i z traktatami akcesyjnymi, mianowicie, żeby wprowadzić formułę taką, że podatek taki może być przyjęty zwykłą, kwalifikowaną większością głosów, a przypomnę, że w chwili obecnej wymagana jest jednomyślność wszystkich państw członkowskich, a w niektórych przypadkach nawet i zgoda Rady Europy. No więc to podaję jako przykład, że jeżeli tego typu decyzje będą forsowane, mam nadzieję, że nie, że w przyszłej Komisji Europejskiej, Parlamencie takich panów już nie będzie. Pójdą na zasłużoną emeryturę, bo już dość szkody narobili Unii Europejskiej. Ale jeżeli takie pomysły będą lansowane, to faktycznie te nasze prognozy zawarte w polityce energetycznej i te polityki przedstawione przez tych 11 państw no mogą stanąć pod znakiem zapytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie prezesie, ale jakbyśmy mieli powiedzieć w 2040 roku, ile to będzie ton? 2040 rok jest dość trudno prognozować, dlatego że wiemy, że do 2030 utrzymujemy ten wolumen. Natomiast my nie wiemy, co się będzie działo z energetyką opartą o węgiel brunatny między rokiem 2030 i 2040. Nie wiem, czy ktoś potrafi w tej chwili to powiedzieć. Wiemy, że są ogromne trudności w inwestycjach w nowe odkrywki. Jest taki stan prawny w Polsce w chwili obecnej, a nie inny. No ja myślę, że jeżeli nie będzie tu jakiejś specustawy, to możemy mieć ogromne kłopoty, żeby w tym przedziale czasu 2030-2040 mieć wystarczającą ilość węgla brunatnego, żeby ten udział w miksie zapewnić. Rozumiem. Jeżeli nie będziemy tego mieć, no to wtedy możemy się zastanawiać, czy to zabezpieczymy tą lukę węglem kamiennym z importu, takie prognozy mamy w Izbie, no czy też zwiększymy udział energetyki może nuklearnej, jasne, może opartej o gaz. Chodzi mi o tą energetykę stabilizującą system, bo tak jest, wiadomo, że udział OZE będzie rosło. Także to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy ktoś potrafi w dniu dzisiejszym na to odpowiedzieć. Jasne. No dobra, to tutaj mamy z punktu widzenia zapotrzebowania. A teraz patrząc od strony produkcji, tutaj zwrócę się do panów prezesów ze spółek górniczych. Jak wyglądają te średnio i długoterminowe plany produkcyjne? Na ile one są ustalone i czy wiecie państwo w poszczególnych spółkach, ile tego wydobycia przewidujemy mieć? I tutaj możemy zacząć od pana prezesa Dyczko z JSW. Szanowni państwo, Jastrzębska Spółka Węglowa w strategii podała dokładnie te wolumeny, aczkolwiek to jest górnictwo i to trzeba cały czas mieć na uwadze to, że pewne rzeczy mogą ulec zmianie. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że rok 2018 skończyliśmy produkcją na poziomie lekko ponad 15 milionów ton. Plany były wyższe, ale wszyscy mamy jeszcze w pamięci katastrofę na Zofiówce i to, co tam się wydarzyło. Myśmy to komunikowali na giełdzie, tam około 500 000 ton nam wypadło. Natomiast docelowo do 2030 roku, bo w takim horyzoncie to analizujemy, mamy założoną produkcję na poziomie 18 milionów ton węgla, z czego w naszym przypadku też bardzo istotna jest jeszcze struktura, bo tutaj w programie dla górnictwa ściśle tu mamy określone i te modernizacje naszych zakładów przeróbczych mają doprowadzić do tego, że koło roku 2030 my powinniśmy mieć 80% węgla koksującego.
Także zakładam, że węgla energetycznego będzie 3-4 miliony. To wszystko oczywiście jest uzależnione również od uzysku i warunków górniczo-geologicznych. Tu ja może bym tylko jeszcze chciał dodać, że z punktu widzenia naszego bardzo istotne i tak jak tutaj siedzimy przed Państwem i Pan Minister, my mocno przepracowaliśmy ten okres, żeby nie wykluczać kopalń z walki o nowe koncesje. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że tu jest taka sytuacja, że gdyby nie nowelizacja tej ustawy, tutaj prezes Orszowski też by brał udział w tym, to my dla naszej kopalni Budryk mielibyśmy bardzo duży problem, żeby uzyskać koncesję na eksploatację, dlatego że były problemy z uzgodnieniami z gminą. Natomiast te zmiany, które zostały wprowadzone, dały nam oddech, tak? W ramach tych naszych obszarów górniczych, których mamy, możemy prowadzić tą działalność i zacząć coś planować. No niestety trzeba na to patrzeć jakby z podwórka tego lokalnego i zewnętrznego. Natomiast oczywiście ja tutaj muszę Państwu powiedzieć, że jak analizowaliśmy program restrukturyzacji po tym trudnym okresie dla nas, to mamy takie opracowanie z Politechniki Śląskiej, gdzie analizuje się ilość pracowników w zależności, to produktywność, o której tutaj była mowa, tak? Proszę Państwa, polskie górnictwo w mojej ocenie, jego, tak jak Pan Minister powiedział, że te ryby zdrowe płyną pod prąd, tak? To ma w sobie tyle siły, że czasami nie poddaje się słupkom. Bo jak naukowcy z Politechniki Śląskiej zobaczyli, jak zjechaliśmy z poziomem zatrudnienia w poszczególnych kopalniach i jak żeśmy w tym trudnym okresie, gdzie to był bardzo trudny okres tych działań, jak to wyglądało, to z punktu widzenia tychże naukowców, to prawie eksploatacja powinna być niemożliwa. I była dyskusja nad nami, w jaki sposób będziemy te zasoby ludzkie w poszczególnych obszarach uzupełniać. Jest siła, są możliwości, jeżeli nie będziemy tylko, jeżeli będzie równa walka, czysta gra, to ja myślę, że my sobie radę damy. W tej chwili, tak jak powiedziałem, do 30 roku to jest 18 milionów. Będziemy na pewno oscylować w granicy 16 krótkookresowo, kilkunastoprocentowo zwiększając wydobycie rok do roku, do momentu, kiedy uruchomimy eksploatację na kopalni Bzie-Dębina, bo tam zakładamy, że to będzie kopalnia na 2,5 miliona ton i tam już będziemy mogli ten poziom tych 18 milionów ton osiągnąć. Bardzo się cieszymy, bo też dzięki zaangażowaniu tutaj pomocy jesteśmy przekonani, że po 15 latach udało się uzgodnić. Panie Ministrze, dziękujemy jeszcze raz w imieniu służby, bo było ciężko. Myślę, że w przyszłym tygodniu dostaniemy koncesję na drugą część istotną złoża Bzie-Dębina, Zachód 1 i będziemy mogli mówić o prawdziwej inwestycji, budowy nowej kopalni, która w 2022 roku da węgiel. Dziękuję bardzo. A jak to wygląda w Polskiej Grupie Górniczej? Średnie i długoterminowe planowanie. Panie prezesie. Witam Państwa. Tak jak przewidywaliśmy 2 lata temu, przedstawiliśmy strategię też na Europejskim Kongresie Gospodarczym i zakładaliśmy, że ten średni poziom produkcji w Polskiej Grupie Górniczej będzie na poziomie 30 milionów ton i to się potwierdziło. Bazą do tej naszej prognozy, do tych naszych planów była taka weryfikacja wykonana w firmie popytu i podaży w krótko i długim okresie. I to się potwierdziło. Chcemy być przewidywalni pod tą ilość produkcji. Podpisaliśmy kontrakty długoterminowe. Spoglądamy również na dokumenty przygotowane przez Ministerstwo Energii i w projekcie polityki energetycznej Polski obserwujemy do roku 2000, w tym dokumencie do roku 2026 stabilny poziom zużycia węgla i pod to się przygotowujemy swoje plany produkcyjne i cały czas podkreślamy, że jako firmy nie stać nas na to, żeby jakieś chwilowe wzrosty decydowały o naszych decyzjach inwestycyjnych. Mamy świadomość z trudnością pozyskiwania finansowania na inwestycje węglowe, więc każda nasza decyzja inwestycyjna musi być przemyślana i dlatego nastawiamy się na ten poziom naszej produkcji na około 30 milionów z drobną jakąś tam korektą w poszczególnych latach wynikająca z harmonogramów. Do 2026 mówi Pan, a co później?
obserwujemy, mówimy to, mamy kontrakty długoterminowe, które nam pozwolą podjąć decyzję troszeczkę wcześniej, jeśli w zależności od, my produkujemy węgiel dla naszych odbiorców i głównie z nimi prowadzimy dialog. Struktura właścicielska Polskiej Grupy Górniczej pozwala nam ten dialog prowadzić również tam w organach korporacyjnych z przedstawicielami energetyki i to, co obserwujemy, mówimy, że to może być drobna korekta wydobycia kilka milionów dół wynikająca z stanu prawnego, który obowiązuje i zmniejszeniem zużycia węgla minimalnym gdzieś po roku 2026, ale nie zakładamy, żeby to było jakieś istotne zmiany na rynku. Dobrze, dziękuję. Przenosimy się na Lubelszczyznę. Panie prezesie, a jak to wygląda w przypadku Bogdanki? Ja bym nieco zmodyfikował to pytanie. Nie mówiłbym ile, a za ile. Ale jeśli mogę, bo nie trudno się, znaczy trudno się nie odnieść do tego, co się dzieje w tym czasie wokół szeroko rozumianej dekarbonizacji, to co pokazywał pan minister, to co wczoraj zresztą na panelu prezentującym Polską Energetykę Państwa prezes PGE czy prezes Tauronu jak gdyby obnażyli politykę energetyczną Unii Europejskiej, mówiąc, że tam nie chodzi o ochronę klimatu. Tak też ja powiem, że schodząc na nasz poziom górniczy, tu nie chodzi o to, żeby nie spalać węgla, tylko żeby nie spalać polskiego węgla. Na przykład, za przykład mogę podać inwestycje Deutsche Banku w wysokości 400 milionów euro w kopalnie indyjskie. Więc pytanie, co się tak naprawdę dzieje, o co chodzi, no nie trudno sobie odpowiedzieć. Więc jak gdyby i to, że ciężar gospodarczy czy ciężar produkcyjny jest przenoszony na byłe kolonie, chociażby brytyjskie, nieco mi kojarzy się z taki, nie wiem, czy Państwo pamiętacie film Skrzydełko Czynuszka, gdzie była pokazywana fabryka Trikatela, który produkował żywność, która jak teraz się okazuje jest nieco proroczym filmem, to były lata 70. tak, i jednak się okazuje, że jest to proroczy film. Tak mam wrażenie, że część prominentnych działaczy w Unii Europejskiej mam wrażenie, że wizja przyszłości w postaci Igrzysk Śmierci, czy wizji, czy świata jak wyglądającego w filmie Igrzyska Śmierci, gdzie jest pewna grupa, która się bawi kosztem innych. No tak mi to wygląda, to jest może mocno przejaskrawiony obraz, ale mi się to po prostu w taki sposób układa. Jednakże też chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, o której tutaj dotychczas nie mówiliśmy. Konkretnie chodzi o dwie wizyty telewizji publicznych na Bogdance. W tamtym roku miałem wywiad dla telewizji fińskiej publicznej. W tym roku na Bogdance był nakręcany film dla BBC, tej bardziej ambitnej, czyli drugiego programu BBC, odnośnie polskiego górnictwa, czy generalnie górnictwa. I co łączyło te dwie telewizje, czy tych dwóch ludzi, którzy postanowili zrobić program o górnictwie, to, że oni chcieli pokazać tą społeczną warstwę tego, że to górnictwo jest ważne w Polsce, że ono stanowi ciąg wartości, że jest to społeczeństwo, że to są ludzie, bo tak jak wspomniał twórca programu BBC, łatwo się podejmuje decyzje, jak się ludzi nie zna, jak się nie widzi, nie widzi się ich problemów, nie widzi się, ile górnictwo wnosi do społeczności. Więc jak na poprzednim panelu, wczorajszym panelu postawiono tezę, że to nie chodzi o politykę energetyczną, że nie chodzi o ochronę klimatu, tak ja stawiam tezę, że to nie chodzi o to, żeby nie spalać węgla, tylko żeby polskiego węgla nie spalać. A w kontekście tego, co się wydarzyło w przypadku Greenpeace'u, powiem wam, jakiś czas temu był protest młodzieży przeciwko zmian klimatu, zresztą pod Ministerstwem Energii. Wszedłem w tłum, myślę, zobaczę, co mają do powiedzenia. Otóż się okazuje, że w ogóle nie byli zainteresowani tym, co się tam dzieje. Wyszedł jakiś człowiek młody na scenę, który zaczął opowiadać, jak to jest ciemiężone przez nauczycieli, jak go dorośli nie rozumieją i w ogóle. A w międzyczasie wyskakiwał jakiś kolejny człowiek, który mówił najpierw natura, później matura. No, miałem wrażenie, że jestem, albo ja nie rozumiem tych ludzi, może dlatego, że on tam powiedział że go dorośli ciemiężą, to może rzeczywiście tak jest, że ja go nie rozumiem i też bym najchętniej go zdzielił w głowę za to, co tam opowiadał. No ale wracając, za ile? Ciągle mówię, że celem jest przygotowanie się na
import węgla rosyjskiego, taniego węgla rosyjskiego. I to jest cel. Nie dla nas w Bogdance w tej chwili, to jaki cel stawiamy. Nie ile, a za ile. I to jest jak gdyby teraz priorytet. Oczywiście wiele warstw, wiele inicjatyw jest podjętych do tego, żeby to robić. Natomiast jeśli schodzimy na warstwę wolumenu, na razie analizujemy. Zdolności Bogdanki są od 9 nawet do 11 milionów, jednakże analizujemy, co jest w tej chwili najbardziej korzystne dla Bogdanki. Czyli 9 do 11 milionów w jakim mniej więcej horyzoncie czasowym? No 9 jest to perspektywa strategii do 2025 roku, natomiast jeszcze nie zdecydowaliśmy się na zmianę strategii, więc na razie do 2025 roku pozostaje 9, jednakże analizujemy jeszcze możliwości zwiększenia produkcji. Rozumiem. Dobrze, proszę Państwa, to mamy punkt widzenia producentów, największych producentów w Polsce. I może przejdźmy jeszcze do właśnie importu i eksportu. I tutaj pytanie do pana prezesa Heryszka z Węglokoksu. Jaka jest wizja importu i eksportu w tym roku i na najbliższe lata? Dzień dobry Państwu. Ja może w nawiązaniu do wypowiedzi kolegi Artura, bo skoro wspomniał o tych aktywistach z różnych zielonych organizacji, wziąwszy pod uwagę nasz rynek, może wystąpimy z taką inicjatywą. Mam nadzieję, że koledzy się nie obrażą. Z przyjemnością wyczarterujemy jakiś samolot, kupimy bilety, opłacimy hotele. Niech aktywiści protestują w Chinach, Indiach, Stanach Zjednoczonych, a może Rosji. Z przyjemnością ich tam wyślemy na rekonesans. A dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, nasz obrót węglem w Polsce, jak wszyscy doskonale wiemy, przy wolumenach przekraczających 7 miliardów w produkcji, to jest 0,8%. Ja mówię o węglu energetycznym w porywach do 1,1, 1,2 w zależności od metodologii liczenia. Natomiast wszelkie prognozy, które dziś, z którymi mamy do czynienia, mówią o tym, że cały świat, ten, który nie przestrzega w głównej mierze zapisów protokołów z Kioto, porozumień paryskich, wszystkich ustaleń związanych, na pewno nie jest związany, czy nie ma związanych rąk za pomocą ETS-ów. To jest przecież rynek, w którym według wszystkich prognoz podaż towaru, jakim jest węgiel energetyczny, będzie wzrastać rok do roku o 90 milionów ton. Ten węgiel gdzieś musi zostać skonsumowany, skoro takie są prognozy. Ten węgiel gdzieś z pewnością popłynie, jeżeli Europa od tego węgla będzie się hipotetycznie odwracać, to on z pewnością będzie spalany w krajach czy na kontynentach takich jak Azja, czy w dużej mierze, czy Afryka, czy obie Ameryki. Natomiast wracając do Polski, bo rozumiem intencję pytania związaną z importem i ja bym się nie bał użyć takiego sformułowania, histerią importową, która ogarnęła Polskę, nas głównie, niektóre media w kontekście ostatnich 2 lat. Co się okazuje dziś? No, w dużej mierze import, który jest wygenerowany, dotyczył tak naprawdę w dużej mierze spekulacji, rynku spekulacyjnego. Bo gdyby spojrzeć nawet na dane, ogólne saldo produkcji, wolumenu eksportowego, wolumenu importowego, mówię tylko i wyłącznie w tej chwili o węglu energetycznym, to w zasadzie wychodzi nam konstant z około 65 milionów ton. W związku z tym my dzisiaj możemy powiedzieć, że węgla na rynku, węgla importowanego jest co najmniej o 8 milionów ton zbyt za dużo. Versus to, co zostało wedle mojej wiedzy podpisane, sfinalizowane z odbiorcami przez te podmioty, z którymi mamy na rynku polskim do czynienia. Natomiast import, i to jest jakby w nawiązaniu do wszelkich dywagacji dotyczących tego rozmiaru importu, zwłaszcza węgla rosyjskiego w 2018 roku. Przypomnę, ten import węgla energetycznego wyniósł 16 milionów ton.
Natomiast w tym roku realizujemy te kontrakty, które zostały zawarte w roku zeszłym. Jeżeli produkcja utrzyma się na tym samym poziomie, czyli około 51 milionów ton węgla energetycznego, a wszystko na to wskazuje, bo dane za pierwszy kwartał mówią o przedziale 15,4-15,5 miliona ton, w tym węgla energetycznego 12,5 miliona. Wziąwszy pod uwagę jeszcze poziom zapasów, bo tu też trzeba wrócić historycznie do roku chociażby 2014-2015, wtedy poziom zapasów wynosił ponad 13,5 miliona ton węgla energetycznego w Polsce. Dzisiaj wynoszą te zapasy około 2,5 miliona ton i to powoduje, że w zasadzie import na poziomie 5-6 milionów, czy do 8 milionów powiedzmy ton węgla energetycznego, to jest taki przedział, który w zasadzie zawsze był, bo jeżeli spojrzeć na historyczne dane, to wokół tego wolumenu import oscyluje. Natomiast co w latach kolejnych? No musimy pamiętać o tym, że między 65 a 1980 rokiem w Polsce oddano 54 bloki dwusetki, mówię o energetyce przede wszystkim zawodowej, które łącznie spalają, no zakładając 6 tysięcy godzin pracy w skali roku, to jest około 27 milionów ton rocznie. Jeżeli te bloki będą, tak jak zresztą wczoraj pan minister Tchórzewski wspominał, będą w perspektywie 2020-2021-2022 powoli wyłączane, zastępowane przez nowe wysokosprawne bloki Kozienice, Ostrołęka, w przyszłości Opole czy Jaworzno, to w zasadzie ten bilans nam się niewiele zmieni, więc w miksie energetycznym, w zapotrzebowaniu energetycznym z pewnością udział węgla nominalnie spadnie, natomiast jeżeli chodzi o samo zapotrzebowanie, to prawdopodobnie wokół tych 60 kilku milionów ton będziemy o takim wolumenie musieli mówić. W związku z tym import prawdopodobnie będzie, ale na pewno nie na takim wysokim poziomie, na jakim on został w sposób, jak mówię, trochę histeryczny wywołany. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to nam konkluduje trochę tę dyskusję o podaży i popycie na węgiel. Ja chciałbym przejść teraz do dyskusji o wydajności produkcji. I ona, tak jak tutaj zostało wspomniane, znacząco rośnie. W polskim sektorze wydobywczym nastąpiły duże zmiany pozytywne w tym kierunku. Natomiast chciałbym tutaj zapytać pana prezesa FAMUR-u, pana Mirosława Benzerę, w jaki sposób te nowoczesne maszyny górnicze przyczyniają się do podwyższania efektywności produkcji w zakładach górniczych, w tym w Polsce oczywiście. Ja chciałbym na początku odnieść się, wprowadzając ten temat nas wszystkich, do pierwszej części naszej dyskusji, bo trudno mówić o unowocześnianiu rozwiązań technologicznych związanych z wydobyciem bez patrzenia na perspektywę przyszłości tej branży. I tutaj najlepiej posługiwać się twardymi danymi, które zostały już po części przywołane przez pana ministra na otwarciu dzisiejszego spotkania, jak również przez pana prowadzącego, czyli krótko mówiąc do corocznych raportów Międzynarodowej Agencji Energetyki, która pokazuje nam perspektywę funkcjonowania rynku energetycznego z podziałem na różne źródła wytwarzania oraz tego, co się możemy spodziewać w kolejnych dekadach, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych poszczególnych źródeł wytwarzania energii. I tak analizując te dane, które są corocznie publikowane, można wywnioskować jeden bardzo istotny trend. Energetyka konwencjonalna oparta o węgiel przez kolejne przynajmniej 2-3 dekady będzie się w sposób stabilny rozwijała, ponieważ poziom globalnego wydobycia wciąż rośnie. Oczywiście on się przesuwa częściowo w kierunku wspomnianej tutaj wcześniej Azji, zarówno środkowej, jak i południowo-wschodniej. Natomiast konsumpcja węgla oraz produkcja energii z źródeł konwencjonalnych cały czas się rozwija. Patrząc również na prognozowane ilości nowych inwestycji, jeżeli chodzi o budowę nowych konwencjonalnych elektrowni w skali światowej,
ona również jest bardzo, bardzo istotna z punktu widzenia całej branży, bo to jest przynajmniej kilkaset nowych projektów, które mają być realizowane na przestrzeni kolejnych lat. Więc mówimy tutaj o naprawdę gigantycznym biznesie, w którym są zaangażowane bardzo rozwinięte kraje. Jeżeli popatrzymy, skąd płyną komponenty tych systemów energetycznych, które między innymi są również w naszym kraju montowane, ale również w wielu innych miejscach na świecie, one są produkowane w krajach Europy Zachodniej, w krajach wysoko rozwiniętych, one powstają w Niemczech, one powstają częściowo we Francji, one powstają w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i wciąż znajdują swoich odbiorców i swoje zastosowanie, więc z tego buduje nam się jasny obraz, który pokazuje, że w skali globalnej, której częścią jest zarówno Polska, jak i Unia Europejska, ta branża i ta część energetyki wspierająca rozwój gospodarczy w skali światowej cały czas jest bardzo istotną częścią całego systemu gospodarczego świata. A i to przez kolejne naście czy też 10 lat się nie zmieni. Natomiast wracając na nasze podwórko krajowe, tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, którą sygnalizowałem już od jakiegoś czasu. Polska jako kraj, która wyrosła z tradycji górniczej i mająca bardzo duże doświadczenie w energetyce konwencjonalnej, ponieważ implementuje te rozwiązania od wielu, wielu lat na naszym gruncie i z nich po prostu w sposób realny korzysta, ma bardzo wysokie kompetencje w zakresie praktycznie pokrycia całego łańcucha dostaw związanego z tworzeniem tego systemu w oparciu o moce dostępne u nas na obszarze krajowym. Praktycznie dysponujemy wszystkimi elementami tego łańcucha, który pozwala nam w sposób efektywny stworzyć bardzo nowoczesne rozwiązania, na których możemy się oprzeć, jeżeli chodzi o energetykę konwencjonalną, począwszy od analizy i projektowania eksploatacji złóż, czyli krótko mówiąc złóż węglowych różnego rodzaju, czy to tych, które są eksploatowane metodą podziemną, czy to tych eksploatowanych metodą odkrywkową, poprzez firmy, które są w stanie zaprojektować taki zakład górniczy w oparciu o najnowocześniejsze, najbardziej efektywne rozwiązania, jeżeli chodzi o eksploatację, poprzez firmy, które dostarczają całą technologię wydobywczą, firmy, które wspierają implementację tej technologii, firmy, które potem na bazie tych dostępnych surowców są w stanie opracować najlepiej dopasowany do tego źródła, którym dysponujemy, jeżeli chodzi o surowiec energetyczny, koncepcji budowania źródła konwencjonalnego wytwarzania energii. Proszę zauważyć, że dysponujemy całym know-how i całym zapleczem technologicznym, który pozwala nam właśnie takie najbardziej nowoczesne technologie implementować zarówno u nas, ale równie dobrze eksportować je na świat. Jeżeli wrócimy do tego, od czego zacząłem, że ta część świata energetycznego stanowi jeszcze i będzie stanowiła przez kolejne 10 lat bardzo istotną część środowiska biznesowego w skali globalnej, no to tak naprawdę jest to znakomite miejsce dla nas jako do Polski, żeby wykorzystać część tego trendu biznesowego i te nasze doświadczenia zbudowane przez wiele, wiele lat implementować nie tylko u nas w kraju, czego najlepszym przykładem są ostatnie inwestycje realizowane właśnie w przywołanych tutaj Kozienicach, czy w Jaworznie, czy w Opolu, które są naprawdę bardzo wysoko efektywnymi źródłami wytwarzania energii o bardzo niskim poziomie oddziaływania na środowisko, bo Głównym tematem powinno być to, że tak naprawdę oddziaływanie na nasze środowisko energetyki zawodowej jest coraz mniejsze właśnie przez to, że implementujemy coraz bardziej zaawansowane, coraz bardziej sprawne technologie. I w tym jako Polska jesteśmy naprawdę bardzo dobrze. I tutaj powinniśmy się głównie skupić na tym, żeby te nasze doświadczenia wykorzystać jako nasze narodowe know-how, z którymi możemy wyjść na zewnątrz. Wbrew pozorom my możemy być częścią zmiany całego systemu globalnego, jeżeli chodzi o energetykę, bo implementując w tych krajach, które tak czy inaczej tą energetykę konwencjonalną będą wykorzystywały, jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania, które będą bardziej sprawne, bardziej efektywne i tak naprawdę będą oddziaływały proekologicznie, prośrodowiskowo. I to powinien być element, na którym powinniśmy się skupiać jako wszyscy zaangażowani w ten sektor. Natomiast jeżeli chodzi o same urządzenia i maszyny górnicze, ten trend do modernizacji i zmian trwa od kilku lat. I on jest bardzo wyraźny. Przekłada się na zwiększenie poziomu automatyzacji, informatyzacji, a częściowo również na wdrażanie rozwiązań o systemie autonomicznym. I to już widać. Te rozwiązania są wdrażane przede wszystkim w krajach, gdzie te technologie górnicze są wysoko zaawansowane, między innymi w Polsce, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, w Australii. I to jest trend, który zmierza w kierunku ciągłego podnoszenia
efektywności, czyli krótko mówiąc konkurencyjności tego wydobycia. Wszyscy walczą o tego przysłowiowego dolara na torze, na tonie, po to, żeby być bardziej konkurencyjnym, bardziej efektywnym. I to się rzeczywiście dzieje. Te przykłady można również znaleźć u nas w Polsce, bo ta efektywność sukcesywnie z roku na rok się podnosi. Ilość nowych inwestycji, które są kierowane dla naszych zakładów górniczych, jest coraz bardziej dopasowana do ich indywidualnych potrzeb i coraz większym stopniu właśnie odpowiada na te dzisiejsze potrzeby zwiększania efektywności, która jest głównie pokrywana tymi rozwiązaniami w zakresie automatyki i informatyki. Nad tym pracujemy między innymi właśnie tutaj z kolegami zarówno z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, z PGG czy z Lubelskiego Węgla. Przykładami takimi z ostatnich miesięcy jest chociażby rekordowe postępy prac przy pracach przygotowawczych prowadzonych na Jastrzębskiej Spółce Węglowej na ruchu Zofiówka, gdzie właśnie przy wykorzystaniu odpowiednio dopasowanej, optymalnej technologii panowie osiągali naprawdę znakomite wyniki, jeżeli chodzi o ilość wydrążonych metrów w pracach chodnikowych. To było ponad 400, pan prezes mnie poprawi, ponad 400 metrów w przeciągu jednego miesiąca, co było rekordowym osiągnięciem. Prawie 500 metrów w przeciągu miesiąca to było rekordowe osiągnięcie, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę. Podobne rozwiązania stosujemy wspólnie pracując z kolegami z Polskiej Grupy Górniczej, unifikując część rozwiązań w zakresie maszyn urabiających oraz poprawiając współpracę między producentem i dostawcą rozwiązania i finalnym użytkownikiem po to, żeby w jak najlepszym stopniu te nowoczesne rozwiązania wykorzystać, no bo automatyzacja i zwiększenie innowacyjności tych rozwiązań to nie wszystko. Ważne jest, żeby te nowe rozwiązania były odpowiednio dopasowane do konkretnych warunków, bo ciężko tu porównywać dane, które pan prowadzący pokazał. One są naprawdę bardzo wymagające, jeżeli chodzi o kwestie efektywności. Natomiast trudno porównywać wydajność kopalni amerykańskiej czy australijskiej, która dysponuje bardzo długą ścianą o bardzo wysokim przekroju z warunkami, które są dostępne w większości naszych zakładów górniczych, które są absolutnie nieporównywalne i nigdy nie będą pozwalały na osiągnięcie takiej efektywności, jako jak te najlepiej zorganizowane i najwyżej efektywne zakłady na świecie. To jest specyfika branży, to jest specyfika geologii, ale tutaj nie mówię, że nie można osiągać tych wyników. One są cały czas poprawiane, one są coraz lepsze z roku na rok i myślę, że ten kierunek nie, że będzie utrzymany, on jest konieczny do utrzymania. Natomiast raz jeszcze podkreślę, że ta efektywność jest możliwa do osiągnięcia tylko w momencie, kiedy ta współpraca dostawcy technologii i jej finalnego użytkownika jest bardzo dobra i bardzo ścisła, bo wtedy faktycznie jesteśmy w stanie te nowatorskie, innowacyjne rozwiązania przełożyć na rzeczywisty efekt, który przekłada się na wydobycie liczone w tonach. Tak jest, dziękuję. No właśnie, natomiast są elementy, można powiedzieć, takie usprawnieniowe po stronie spółek wydobywczych, natomiast są też uwarunkowania szersze, polityczne, regulacyjne. Tutaj pytanie do pana prezesa Olszowskiego. Jakie mogą być dźwigny wzrostu wydajności w polskim górnictwie z pana punktu widzenia? Proszę państwa, zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze taka jedna ciekawa dana. Mianowicie w roku 2000 66 krajów na świecie wykorzystywało węgiel do produkcji energii elektrycznej, a w roku 2018 78 krajów. Tak świat odchodzi od węgla, jak to niektórzy głoszą. Proszę państwa, ja może trochę szerzej bym do tego pytania się ustosunkował. Chciałbym powiedzieć zarówno o dźwigniach, głównych dźwigniach wzrostu wydajności wielkości produkcji, jak i również o barierach. Mianowicie myślę, że to jest dużym wyzwaniem, żeby wykonać to zadanie, które jest celem zapisanym w polityce energetycznej, żebyśmy nasz miks energetyczny oparli o rodzime nośniki energii. Na tych rodzimych nośników energii oprócz węgla nie mamy za wiele, no bo gazu, ropy nam natura nie dała tyle, ile byśmy potrzebowali. No to ja myślę, że jednak ta nasza energetyka powinna na tym węglu być oparta, ale węglu rodzimym, a nie węglu z importu. A tego węgla, no niestety, brakuje na pokrycie krajowych potrzeb i wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie będziemy
budować, inwestować w nowe fronty wydobywcze, to w przyszłości ta luka będzie się powiększać. Nie ma dla mnie żadnej wątpliwości, że nasza energetyka przynajmniej przez najbliższą jedną, dwie dekady będzie oparta o węglu, tylko mam wątpliwości, o jaki węgiel, skąd pochodzący. Bardzo bym chciał, żeby to był węgiel polski. I teraz tak, mnie się wydaje, że no oczywiście taką dźwignią wzrostu to jest inwestowanie w nowoczesne maszyny, urządzenia, technologie. Mówił o tym szeroko pan prezes Bendzera, nie będę się tutaj więcej w tym temacie wypowiadał. Natomiast chciałbym powiedzieć tutaj o dwóch barierach moim zdaniem w tym zakresie. Mianowicie problemy z pozyskaniem środków na inwestycje. W zasadzie wszystkie inwestycje w chwili obecnej są finansowane ze środków własnych. Nie mamy zewnętrznych źródeł finansowania. I druga rzecz, brakuje nam wsparcia systemowego, finansowania prac badawczo-rozwojowych. Wielokrotnie o tym też mówimy, podnosimy, że górnictwo jest w tym zakresie po macoszemu traktowane. Zabiegamy o utworzenie takiego programu sektorowego dla górnictwa. Trwa to już prawie blisko półtora roku. Nie mamy takiego programu. Wszyscy inni mogą, górnictwo nie ma. Jest to ważne. Myślę, że duże szanse wzrostu i wydajności wydobycia tkwią w zmianie systemów organizacji pracy, organizacji i wynagradzania. Organizacji pracy i wynagradzania. No wszyscy państwo wiecie, no jest to tajemnica Poliszynela, że broń Boże, żeby w Polsce wydobywać więcej dni w tygodniu jak 5, no mnie się wydaje, że jeżeli jest zapotrzebowanie na węgiel, a fronty, potencjał wydobywczy jest w znaczącym stopniu dzisiaj ograniczony, no to trzeba wydobywać 6 dni w tygodniu, a może nawet 7, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście za odpowiednim wynagrodzeniem. Ja pracując na kopalniach pracowałem kiedyś 7 dni w tygodniu. Nic wielkiego się nie działo. Była taka potrzeba, trzeba było pracować. Jeżeli chodzi teraz o system wynagradzania, no też temat wielokrotnie powtarzany. No, nie możemy w górnictwie wprowadzić motywacyjnego systemu wynagradzania, który by zależał od wydajności pracy. Jest taki opór bardzo silnej strony związkowej, że no i oczywiście bardzo ważnym jest zachowanie spokoju społecznego i przy tych warunkowaniach prawnych jest to niedobre, ale uważam, że małe szanse, żeby to zmienić. Proszę państwa, trzecią sprawą to jest dźwignią wzrostu wydajności produkcji. Według mnie to jest uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności górniczej. Ja uważam, że to nasze górnictwo jest przeregulowane. Podlega rygorom wszystkich tych przepisów prawnych, co ma miejsce w innych przedsiębiorstwach. A oprócz tego mamy bardzo szczegółowe, rozbudowane i rygorystyczne i kosztotwórcze prawo geologiczne i górnicze i bardzo skomplikowany system prawa ochrony środowiska. Takim najlepszym przykładem to są w tej chwili procedury koncesyjne. Żeby uzyskać koncesję na eksploatację nowego złoża, no to jest istna droga krzyżowa. Udało się załatwić jeden problem, mianowicie uproszczono procedury przedłużania koncesji, natomiast w zakresie uzyskiwania nowych koncesji nic się nie zmieniło. I czwarta taka grupa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to są oczywiście zbyt wysokie obciążenia publiczno-prawne górnictwa. Wielokrotnie o tym mówię i Izba to podnosi. Otóż mamy dwa rodzaje obciążeń w górnictwie. Jedne wynikające z przepisów powszechnych i z wymagań Unii Europejskiej, a drugie, które sobie sami wymyśliliśmy jako Polska. Te drugie wynikają głównie z prawa geologicznego i górniczego. Jest to wszelakiego rodzaju opłaty związane z eksploatacją, opłata eksploatacyjna, opłata za dostęp do informacji geologicznej,
rygor tworzenia funduszu likwidacji kopalń i tak dalej, i tak dalej. Te obciążenia, była już o tym mowa, te obciążenia w ubiegłym roku to było około 6 miliardów, 100 milionów złotych. Jeżeli byśmy to podzielili przez wielkość wydobycia, to wychodzi prawie 100 złotych na tonę węgla. A gdybyśmy nie uwzględnili VAT-u, no bo tu są dyskusje, czy ten VAT uwzględniać w takich porównaniach, no to jest około 70 zł. No to mając na uwadze sytuację na rynkach i być może, że nadchodzi dekoniunktura, oby tak nie było, ale ceny węgla było tu pokazane, jednak dość drastycznie się obniżyły, no to takie obciążenie jest bardzo dużym utrudnieniem i barierą. To zarówno jeżeli chodzi o wielkość produkcji, jak i wydajność, bo te pieniądze można by było na przykład przeznaczyć na inwestowanie. No, dziękuję bardzo. Panie prezesie. Czyli cztery rzeczy sobie zapisałem. De facto wydłużenie tygodnia pracy, budowa systemu motywacyjnego czy przebudowa systemu motywacyjnego, uproszczenie procedur i odciążenie z tych opłat publiczno-prawnych. No i oczywiście inwestowanie w nowoczesne maszyny, urządzenia, technologii. Tak jest. Ja mam takie pytanie do panów prezesów spółek. Które z tych punktów są dla was najważniejsze? Może zaczniemy teraz od pana prezesa Artura Wasila. Ja myślę, że każda z tych nici prowadzi do tego samego kłębka, więc trudno powiedzieć, że która jest najważniejsza. Natomiast te dwie pierwsze, które Janusz przedstawił, myślę, że są niemożliwe, jeżeli nie zmieni się mentalność ludzi. I dopóki zarządy będą określane jako te, które wyzyskują ludzi, którzy okradają ludzi, którzy są karierowiczami, to się nic nie zmieni. Sztygar oddziałowy, zmianowy, to jest ten, kto nic nie robi, ja tutaj mniej więcej pracuję. Więc jeżeli pewnych rzeczy nie zmienimy, nie zmienimy pewnej mentalności, to tych zmian nie dojdzie. Zawsze powtarzam, i ci, którzy to słyszeli, nie zatkają uszy, że słońce i tak zajdzie, czy tam się podoba, czy nie. Przytoczę tu po raz kolejny górnictwo brytyjskie, które zastosowało samodzielną kotwową nie dlatego, że chcieli, tylko nie mieli wyjścia, co akurat w konsekwencji do pory nie uratowało górnictwa brytyjskiego, ale nie mieli wyjścia. I teraz musimy sobie postawić wprost pytanie. Ja pytam wprost ludzi, z których rozmawiam, na jaki okres masz kredyt na mieszkanie? Jakby się oczy otwierają na 20 lat, no to pomyśl, co będzie z kopalnią za 20 lat. I tutaj jest istotna kwestia, żeby zmienić mentalność i przekonać, bo nam się wydaje, że komunikacja to jest coś, co potrafimy robić. Nie, proszę państwa, nie potrafimy tego robić. I to widać, że takie rzeczy się trzeba nauczyć, bo to, co ja powiem, jest różnie interpretowane przez osoby, które są w innym miejscu. Nie chcę nikogo jak gdyby dyskredytować, tak? No, ale mam mniejszy zasób wiedzy, no bo ja mam pewne szersze, on ma pewien wycinek. No, to nie, tak jak mówię, to nie chodzi o to, żeby kogoś dyskredytować, tylko zdać sobie sprawę z tego, że on widzi wąski wycinek swojej działalności, swojej pracy, swojego życia. I też trzeba nauczyć się myśleć w taki sposób, żeby ci ludzie, o których zabiegamy, którzy są największą wartością, oni byli dobrze poinformowani o tym, dlaczego to musimy zrobić, co chcemy, i że to ich uratuje przed konsekwencjami utraty pracy czy likwidacją kopalni. I myślę, to jest podstawa, o którą trzeba zadbać, bo bez tego, bo te dwa pozostałe punkty, które poruszył Janusz, to jest jak gdyby odrębna rzecz. Natomiast mentalność, jeszcze raz mentalność, która musi ulec zmianie w konsekwencji takiej, że musimy to zrobić, bo albo decydujemy się na tym, że kopalni nie będzie, albo ją zmieniamy. Dziękuję bardzo. Panie prezesie Arturze, jakby pan powiedział z punktu widzenia? Ja też myślałem, że będę na końcu. Szanowni państwo, to co powiedział prezes Olszewski, wszyscy to wiemy, to się mówi od lat. My w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jak budowaliśmy strategię, to byliśmy bardzo, bardzo mocno w pamięci, pamiętaliśmy, co się działo raptem pół roku wcześniej. I to, co powiedział prezes Wasil w kontekście górnictwa angielskiego, tak? Oni faktycznie stanęli przed ścianą, to były nieliczne kopalnie i albo będą kotwić, albo ich nie będzie, przedłużyli tam to
o 30 lat, tak, to swoje istnienie. No i jest to jakieś rozwiązanie. Natomiast myśmy, mając na uwadze nasze przeżycia i to, co nas spotkało, bo ta cykliczność jest, ją już widać, tak? Od roku 2016 ścigamy się z czasem. Ja to mówię, że jedziemy do przodu, nie bierzemy jeńców, nie oglądamy się, tylko ciśniemy do przodu. Proszę Państwa, ostatni kryzys zmiótł całkowicie rynek usług. Myślę, że tutaj prezes Bendzera to podkreśli. To, co się wydarzyło, my żeśmy przetrwali, tak? Natomiast firmy jeszcze to przeżywają, to widzimy na rynku usług, stąd te nasze działania, mówię tu o Jastrzębskiej Spółce Węglowej, że jak to mówi mój syn, nie ufaj rodzicom, zrób się sam. W związku z tym stwierdziliśmy, co z punktu bezpieczeństwa naszego musimy mieć u siebie w grupie, w jaki sposób będziemy to ustawiali, żeby przetrwać następny kryzys. Proszę Państwa, my jako Jastrzębska Spółka Węglowa co roku schodzimy 7 metrów w dół. Kierunki, tutaj pan prowadzący, proszę Państwa, Pniówek, nasza najlepsza kopalnia, poziom 1000. Zofiówka, kopalnia zespolona, poziom 1080. Mówię o tym, co będziemy budowali. Budryk, najgłębsza kopalnia węgla koksującego w tej chwili na świecie, 1290, a tak naprawdę 1300. Knurów-Szczygłowice, 1050. Teraz idąc znowu od Pniówka, 2 szyby do pogłębiania. 3, 4. Zofiówka, szyb do pogłębienia na Bziu, przy tym podejściu, które mamy, musimy budować drugi szyb wentylacyjny do poziomu 600, żeby zacząć wentylować tą kopalnię, żeby rozcinać złoże. Szczygłowice, szyb do pogłębiania. Budryk, kończymy szyby. Budownictwo. I teraz jak popatrzymy na to wszystko, a z tej drogi nie zejdziemy, wszyscy, którzy siedzą na tej sali, dobrze wiedzą, że kluczem do wszystkiego są przygotówki. Jak mamy rozcięte fronty, węgiel popłynie. W związku z tym podjęliśmy takie, a nie inne działania. Odtworzyliśmy brygady przodkowe. Współpracujemy z dostawcami sprzętu. Kupujemy w zasadzie najlepszy sprzęt, jaki jest na rynku. Staramy się, podjęliśmy taki program, nazwaliśmy go Efektywność. Wszystkie przodki staramy się w podobny sposób zmechanizować. Bardzo mocno współpracując z Bogdanką, tu Artur jeszcze raz dzięki do ciebie, bo w zasadzie autobus między Bogdanką a Zdrojem to kursuje non stop, tak? Bo to cały czas coś tam mamy. Proszę Państwa, potęga jest w prostych rozwiązaniach. To, co na Lubelszczyźnie się robi od lat, my też te rzeczy testujemy u siebie. No i robimy to. Natomiast kluczem do wszystkiego, z mojego punktu widzenia, jest to, co robimy w tej sferze, której tak nie widać. I tu też bardzo chciałem podziękować, bo widziałem pana profesora Pruska i duży zespół z GIG-u. Proszę Państwa, rozpoznaj, zaprojektuj, a potem buduj. I z naciskiem na rozpoznaj. Nas nie stać na błędy. Nie ma. Błędy kosztują nas 2 razy mocniej. W związku z tym w tej chwili bardzo duży nacisk kładziemy na analizę i to wiemy też, że koledzy z PGG dokładnie to samo robią. Analiza planu techniczno-ekonomicznego, a zwłaszcza rozcinek. Nie wiem, to chyba koniec mam, tak? Czy to? Tak? Holender, coś powiedziałem nie tak. Proszę Państwa, jeszcze raz. Bo to tak podprogowo do Państwa staram się pewne rzeczy powiedzieć. Jastrzębska Spółka Węglowa, w pierwszym wejściu miałem 18 milionów. I załoga, która się nie podda, tak? To zrozumieliśmy. Teraz w drugim wejściu mówię do Państwa, co roku głębiej, trudniej, ale też się nie poddamy. I teraz, jeżeli można, taka dygresja, Panie Tomku, jak robiliśmy strategię w roku 2017, bardzo duży nacisk kładziemy na konsultacje ze stroną społeczną, w ogóle konsultacje z naszymi inżynierami, bo to, co chcemy zaprojektować, musi być realne. No i była taka dyskusja i żeśmy się zastanawiali, dobra, do 30 roku wszyscy sobie jesteśmy w stanie to wydobycie nasze wyobrazić, ale jak będzie wyglądała Jastrzębska Spółka w 2050 roku? My tutaj z prezesem Bendzerą na niektórych spotkaniach w Warszawie to widzimy to nawet trochę dalej, tak? Natomiast jeden z kolegów, tu nie będę mówił kto, mówi do nas, to a czy w ogóle damy radę? No i tak zaczęli wszyscy nosy na kwintę i był jeden człowiek, który mówi tak, proszę Państwa, ja pracowałem w latach 80. jako sztygar na jednej z naszych kopalń, nie będę mówił na której, dlaczego to w Suszcu było. I tam trzon brygad stanowili górale. To Państwo tutaj niektórzy też wiedzą, że jak góral wstawał o 3,
wsiadał w pociąg, czy tam samochód jechał, jak przyjeżdżał, zjeżdżał na dół, to nie było. To byli goście, którzy, jak to się mówi, podkowy w rękach gieli, tak? No i ten młody osobnik, ten nasz sztygar, który widział tych górali, patrzył na nich z podziwem, nie przeszkadzał im, tak? Bo ci goście po prostu robili taką robotę, że wszyscy mówili, no, no niesamowite, tak? No i ten sztygar się zaczął zastanawiać, kurczę, jak to będzie, jak ci górale pójdą na emeryturę, no bo kiedyś na emeryturę muszą pójść, czy przyjdą inni górale, nie? No i tam minęło trochę lat, on już został kierownikiem w latach 90., powiedzmy 95. rok. Górali nie ma, wydobycie to samo. A górali już nie ma, tak? Zaczął to analizować i doszedł do takich wniosków. I to jest, myślę, clue tego tematu. Proszę Państwa, w latach 80. polskie górnictwo to praca rąk ludzkich, to było 60%, no różnie oceniano, ale na pewno więcej niż połowa. W latach 90. struktura się zmieniła, tak. Sprzęt, który do nas wjechał, organizacja pracy, która do nas wjechała, wywróciła to w drugą stronę. W tej chwili praca tych pracowników, mówimy 30%. Oczywiście dobrze zorganizowana. To, co tutaj pan prezes też powiedział. W związku z tym, że nie stać nas na, jak to mówią, biednych nie stać na tanie rzeczy, tak? Musimy się zastanowić i przewartościować pewne rzeczy. Tam, gdzie możemy, trzeba się wspierać tymi rozwiązaniami. Zawsze ten człowiek będzie, bo musi być. Nie przy naszym górnictwie. To, co powiedział prezes Mirek, proszę Państwa, mamy delegacje z zagranicy, przyjeżdżają, oglądają, nie wierzą. Ostatnio przyjechał taki człowiek z Australii, jak zobaczył na Pniówku, ile jest stali, ale to nawet mniej, tylko jak zobaczył, że tyle ludzi z nim jechało w klatce, to prawie zmarł, bo nigdy na dole tylu ludzi nie widział, tak? Proszę Państwa, tak jak my eksploatujemy nasze zasoby, na świecie w zasadzie węgla się w ten sposób nie wydobywa. W związku z tym, że tak jak tutaj było pokazane, pewne kierunki są niezmienne i też łatwo zalegające, płytkie pokłady węgla też się szczerpują. Więcej powiem, szczerpują się szybciej niż te trudniejsze, no bo cena gra rolę i mamy jak mamy, tak? W związku z tym nasze doświadczenia plus połączone z tym, co tutaj było mówione, jeżeli chodzi o producentów maszyn, naprawdę stanowią same sobą pewną wartość. Natomiast najpierw musimy pomóc sobie. I tutaj górnictwo będzie, jak będzie miało dostęp do zasobów. To jest najważniejsza rzecz. My damy radę. Natomiast jak będziemy mieli, tak jak pan minister pokazywał tych, co się tam z tego dachu, tym czarnym płótnem spuścili i mówili, że tu nie ma węgla i w ogóle, będziemy mieli takie problemy, albo będziemy mieli, że społeczność lokalna nam się organizuje przeciwko, to mamy problem. Dlatego musimy rozmawiać, musimy tłumaczyć. Natomiast w tej chwili, patrząc na to, co my sobie zorganizowaliśmy, to kluczem do wszystkiego jest bezpieczeństwo. I z punktu widzenia naszego roboty przygotowawcze, to co robimy, pełna budowa infrastruktury. Tutaj też idziemy troszeczkę w kierunku tego, co robi KGHM. Proszę Państwa, chcemy doprowadzić do tego, żeby infrastruktura teletechniczna była kompletna, tak jak to mamy w KGHM-ie, że możemy wszystko, co jest na prąd, zdalnie włączyć i wyłączyć. To jest bardzo istotne z punktu widzenia ewentualnych zdarzeń. Pokazała to historia, tak? Wiemy, co się dzieje. W związku z tym w tej chwili, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w tym przypadku, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, nie ma kompromisu. Dziękuję i przepraszam. Drugi raz, panie prezesie, to ewidentnie każdy ktoś tu mierzy pana słowa. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no, dobiegamy do końca. Ja wiem, że polskie górnictwo to jest sektor, o którym dużo się dyskutuje, ale to jest też sektor, który się bardzo zmienia. I tutaj zostało wspomniane, co było w latach 70., 80., 90. Jesteśmy pod koniec, de facto już prawie w latach 20., jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I ta tranzycja następuje bardzo szybko. Ona się zmienia w Polsce, ale też się zmienia na świecie. I polskie górnictwo no, jakby w pewnym sensie goni świat. Są takie przykłady też, gdzie świat przyjeżdża do nas. I oby takich przykładów było jak najwięcej. Ja chciałbym podziękować Państwu serdecznie za udział i za wypowiedzi. No i trzymamy kciuki za to, żeby te ceny na tym wykresie w przyszłym roku wyglądały inaczej. Do zobaczenia.